powitać. Witam serdecznie w kolejnym odcinku, w którym wreszcie sfinalizujemy kabinę i zainstalujemy ją na naszego małego traktorka. Bardzo już się na ten moment cieszę i wierzę, że wszystko nam się pomyślnie uda. A więc zapraszam na odcinek. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, chcę Wam się pochwalić. Udało nam się skończyć pracę na podjeździe. Wszystko jest zrobione, jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Może pamiętacie sobie jedno ujęcie z wiosny zeszłego roku, kiedy przygotowywałem w ogóle ten ogród na pracę na podjeździe. Kontynuujemy pracę tutaj w ogrodzie, przygotowania do zadaszenia na samochody. Dzisiaj będziemy odwozili gałęzie i takie resztki, taki zbędny bałagan, czyli zapraszam do pracy. A więc teraz wreszcie mogę zrobić porównanie ujęć z wiosny, a ujęcia teraz. A żeby nie wstrzymywać, bo jest sporo do pokazania, sporo pracy, zapraszam na dzisiejszy odcinek. A więc znowu działamy, kontynuujemy pracę, teraz montaż dachu. Teraz wywiercić tutaj dziury, bierze. Dobra, nie będę Was zanudzać, kiedy będzie wywiercone, to powracamy. A więc mamy wywiercone, 4 dziury powinny wystarczyć, w tym miejscu powinny wystarczyć 4 dziury, reszta będzie klejona. I właśnie dlatego przygotujemy sobie tutaj
zakładamy, proszę was, teraz nakładamy tutaj, proszę, te oto o właśnie i tutaj nakładamy o i teraz trzeba docisnąć tutaj wszędzie, jeszcze można poprawić tutaj te o, teraz dociskamy wszędzie o, dociskamy tutaj, trzeba jeszcze trochę poprawić, ale tutaj już jest w porządku. Dobra, i teraz trzeba wszystko tutaj podociągać. O, jak najlepiej. Proszę, proszę. Dobra, mocujemy, żeby dobrze się tutaj wszystko chwyciło. Dobra, a więc dach mamy przyklejony. Teraz wszystko jest tutaj obciążone różnego typu, powiedzmy, obciążnikami. Tutaj są jeszcze klamry do chwycenia tutaj, żeby po prostu one to trzymały. Na pewno odczekam do jutra. Potem wezmę, przykręcę śruby. No i później sfinalizujemy dach jako całość. Pojďme teď trošku w češtině a pojďme udělat takové malé okénko ve stylu Q&A. Někteří z vás se mě ptali na několik věcí. Já jsem jim teda slíbil trošku podrobnější odpověď, než bych toho byl schopen v komentářích. Proto to řeším videem. První z nich je otázka týkající se zvýšených záhonů. Jestli jsme spokojení, jestli v zásadě ještě fungují, tak jak mají ty zvýšené záhony, jaká je odolnost těch desek vůči povětrnostním vlivům a tak dále a tak dále. Takže malé shrnutí, tedy po těch 4 až 5 letech používání jsme, dá se říci, spokojení. Co se týče fungování zvýšených záhonů, fungují velice správně. Nezasahují plodniny na jaře přízemní mrazíky v takové míře, jak se tomu děje normálně na klasických záhonech. Druhá věc, tím, že jsme ve spod dali větve a zasypali je hlínou, ty větve se samozřejmě rozkládají, vzniká tím pádem nějaký proces rozkladu, nějakého tlení a tím pádem i teplo. To už samozřejmě po těch 4 letech úplně tak neplatí, protože ty větve jsou z větší části de facto nebo už úplně rozložené samozřejmě. Ten efekt je hlavně v tom prvním roce, kdy se prostě tam ty větve umístí a oni tlejí. Doporučoval bych určitě z hrubšího materiálu ty desky, bude to určitě mnohem, mnohem déle držet. S čím jsem hodně nespokojen, byla ta folie, to byla blbost. Na rovinu měli jsme použít spíš nějakou nopovku, takže spíš doporučuji, pokud byste dělali zvýšený záhony, tak na tu vnitřní část zcela určitě nopovku a ne obyčejnou folii, protože ta se nám samozřejmě potrhala. Jinak desky drží, samozřejmě dávám tomu ještě tak 2 roky, protože už jsou tam znát známky poškození a opotřebení, takže zcela určitě nás čeká výměna desek nebo v zásadě stavba nových zvýšených záhonů. Ale můžu říct, že co se týče funkčnosti, fungují velice dobře, je třeba tam každoročně dosypávat nějaké množství kompostu a nějaké množství nové zeminy, protože to jakýmsi způsobem pořád sedá. Toliko k zvýšeným záhonům. Druhý dotaz byl ohledně traktoru a 3bodového závěsu, konkrétně velikost těch ok tady ve spodním závěsu. Vlastně, jaký je průměr prostě těch čepů tady ve spodním závěsu. Čili pokud vezmeme, pokud si to změříme, tak to vypadá na nějakých 1,9 cm. Shrnu to tak, že já používám tím pádem na všech svých strojích je průměr těch čepů, můžu vám to ještě změřit, je prostě 1,9, to jsou 1,9. Ještě jako potvrzení měřím dodatečně ty čepy, které přijdou do spodních ramen a tady konkrétně zase mohu potvrdit, že je to zhruba 1,9 až 2. Toto jsou zrovna čepy na obracečce, jo,
obracečka za traktor klasická, s tím, že mám tady udělaný prostě čepy 1,9 až 2 cm, kde se mi to prostě do těch spodních ramen vleze. Tady je samozřejmě uchycení třetího bodu. Opět další agregát, jednoradliční pluh za malotraktor, opět tříbodové uchycení, spodní ramena, třetí bod, spodní ramena, zase opět čepy, jenom pro důkaz, nebo pro úplnost, změřím čep, průměr a vychází nám to, ano, 1,9 až 2, 1,9 až 2, tam vidíte tu nulu na dvojce, zde, jo, čili opět čep takového průměru se do mého tříbodového uchycení do spodních ramen vleze. A ještě do třetice luční brány vlastní výroby a opět čep dělaný z kulatiny. Ten je dokonce tenčí. Ten má pouhých 1,8. Jo? Ale jak říkám, úplně v pohodě do těch spodních ramen průměr 2 cm vleze. Druhá otázka byla k traktoru a k tříboďáku, jak mám pořešený uchycení třetího bodu, toho vrchního třetího bodu. Nebylo to nějak vyřešený, tady u Japonců je problém, že pouze mají tyhle ty ramena, které zvedají spodní, jo? Tady jsou ty zvedáky prostě, které zvedají ty spodní ramena tříbodového závěsu. Já jsem použil prostě klasicky úhelník z hodně tlusté oceli, hodně tlustý profil, kdy jsem tady vyvrtal díru, dal jsem prostě dva kusy proti sobě, jedna díra vrtaná takto, druhá díra vrtaná takto, plus dvě díry, protože tady tyhle ty Japonci mají, našel jsem tady prostě dvě díry, které se daly použít, takže jsem koupil vhodné šrouby a těma vhodnýma šroubama jsem prostě použil otvory, které tady byly od výroby, takže pravděpodobně mohu říci, že by se dalo koupit, já to mám řešený takto prostě jednoduše, ale co vím, tak dá se na e-shopech koupit prostě uchycení třetího bodu, který pokud by mělo alespoň tenhle ten rozteč, tak ho v pohodě přimontujete na traktor, nemusíte se s tím trápit tak jak já, že jsem prostě musel řezat ty úhelníky, vrtat díry a tak dále a tak dále. Čep jsem si taky vyrobil z nějaký prostě kulatiny, jednoduše kulatina do těch dvou děr, hotové. Ale ještě jednou říkám, věřím, že pokud byste si změřili rozteč tady těch dvou děr, které tady jsou od výroby, tak zcela určitě se dá na e-shopu sehnat uchycení třetího bodu, který je prostě originální. Či toto je prostě můj způsob, jak jsem si vyřešil uchycení třetího bodu, tímto odpovídám na druhý dotaz. Dobrá, a věc na stempný den. Všechno přiklejené se dobře třima. Proše spojřeč. Fajně všechno tutaj třima. Čili bardzo dobře mi se to přiklejilo. Teraz tylko třeba převěrčit dziury. Já teraz myslím, že to v ogóle jest potřebné. O, to se tak třima, že až škoda věrčit. Že až škoda věrčit. A więc nie będziemy. Czyli zmieniłem decyzję. Pierwotnie miałem tutaj wiercić dziury i jeszcze mocować to śrubami, ale zmieniłem zdanie po prostu. Dobra, ja jeszcze tutaj zakupiłem następne takie części, która po prostu będzie jeszcze chroniła ten dach. Dobra, to ja sobie wszystko przygotuję i później wspólnie będziemy to nakładali. To na razie. A więc mniej więcej wszystko jest przygotowane. Ostatni etap, klejenie górnej warstwy dachu, górnej bardziej takiej estetycznej warstwy dachu. Mniej więcej tak to będzie wyglądało. Tu jeszcze tylna część. Teraz sobie wszystko przygotuję, żeby później tylko na szybkości nakleić, obciążyć, no i odczekamy do następnego dnia.
W tej chwili mamy chwycone. Akurat ten poliwęglan miał być bardziej skryty. No. Więc tutaj trochę jest niezadowolenie po prostu, ale myślę sobie, że całkiem udana sprawa. Dobra, to czekamy do jutra, zobaczymy, jak nam się klejenie udało. Dzisiaj akurat krótka wyprawa po siano, bo już mi się skończyło, to wezmę sobie parę balocików. Skończyło już mi się siano w workach, a więc zabiorę ze sobą tym razem kilka balocików. Jak może zauważyliście, finalizuję kabinę, już kończę pracę na kabinie, a więc będzie ona już przygotowana. Czyli w tym odcinku na pewno będzie instalacja kabiny. No i zobaczymy. Więc na pewno w tym odcinku zaproszę Was do wspólnego testowania podomowemu zrobionej kabiny. No a teraz lecimy już po wspominane balociki siana, bo akurat tak jak każdą sobotę planuję zrealizować sprzątanie w kurnikach, do czego potrzebne jest mi oczywiście siano. Tu chcę powiedzieć, że bardzo mi się sprawdza. Jakieś 3 lata temu kupiłem sobie przyczepkę za samochód. Ta przyczepka mi się tak bardzo sprawdza. Jeszcze z tym, że ona jest z konstrukcją i z zadaszeniem, to jest po prostu wspaniała sprawa. A nawet tym, że zrobiłem sobie jeszcze zaczep na przyczepkę na traktorze, to jest w ogóle super sprawa. Patrzcie, ile jeszcze z siana mamy. Przynajmniej nam wystarczy do następnych sianokosów, które będą tam gdzieś w 6 miesiącu, to na pewno nie będzie nam siano brakowało do tego czasu. Dobra, to bierzemy. Sporo było w tym roku siana, a więc po prostu nie mamy biedy. Dużo było pierwszego siana, to było niesamowite. Otawy oczywiście tak zawsze trochę jest mniej tej objętości, ale i tak jest dużo. Dobra, to ja już załaduję tu resztę i pojedziemy z powrotem. Kabina zrobiona, no i bardzo się cieszę z tego powodu. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj jeszcze będą lampy, światła LED. No i bardzo się cieszę z tego powodu. Wygląda to myślę bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze przetestuję, czy kabina się dobrze trzyma w trakcie jazdy, a więc zapraszam.
kabina zainstalowana, jestem bardzo zadowolony. Pierwszy taki test w trakcie jazdy, myślę, że się całkiem udał. Na pewno w przyszłym tygodniu zrealizuję jakieś tam już dłuższe kursy z kabiną, żeby po prostu przetestować ją. Na dzisiaj to już wszystko. Ja dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, zachęcam do zostawiania łapek. No i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!